Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Tomasz Jochemczyk, laudetur Jezus Chrystus. Sekula sekulorum. Amen. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z księdzem, jak uczestniczyć we mszy trydenckiej. Tak, ksiądz jest z Włoch. Tam we Włoszech, gdzie ksiądz jest, to tam msza trydencka była ciągła, prawda? To i kapłani nie było tak, że uczyli się z książek. I wierni nie było tak, że uczyli się z książek, tylko po prostu całe życie chodzili na tą mszę, czy całe życie. Nie no, kiedyś się uczyli, pewno. No, ale to dawno temu. No, jak mieli katechizację. No. Natomiast w Polsce jest często tak, że powstają wspólnoty trydenckie, ksiądz się otwiera na trydent, uczy się z książek, później wierni też uczą się z książek. I trochę to inaczej, to sam widziałem, trochę to inaczej wygląda tam msza trydencka i uczestnictwo wiernych w Polsce i we Włoszech. I tak, ja się wychowałem, znaczy uczestniczyłem jeszcze jako dziecko we mszy trydenckiej, pamiętam te mszaliki, mieliśmy otwarte przed sobą i ten tekst po łacinie, po polsku. No ale później wychowywano mnie już w mszy posoborowej. I wbijano mi w głowę, że najważniejsza rzecz to jest uczestnictwo we mszy świętej, a uczestnictwo we mszy świętej polega na tym, że ksiądz coś mówi, ja słucham to, co ksiądz mówi i mu odpowiadam, czy dopowiadam, to zależy jaki to jest fragment. No, ale na mszy trydenckiej jest tak samo, no, ale... bo ksiądz mówi Dominus vobiscum i ludzie odpowiadają et cum spiritu tuo. No tak, ale momencik, dokończę tylko. I uczono mnie, że... Na tym polega uczestnictwo i jeżeli się nie słucha tego, co ksiądz mówi, lub się nie odpowiada, lub się odpowiada w sposób taki no, bezmyślny, no to z tego trzeba się spowiadać, prawda? No i teraz... No i to jest właściwe. No tak, ale zaraz. Bo dzisiaj ludzie, którzy chodzą na nową mszę, powinni się z tego spowiadać, bo kto dzisiaj świadomie uczestniczy w nowej mszy? No tak, ale pozwoli mi ksiądz dokończyć. I teraz... Ludzie odpowiadają, ale świadomie, bardzo często większość tych ludzi tak świadomie w pełni nie uczestniczy w tej mszy świętej. Oni tam są fizycznie, ale duchowo są nie wiadomo gdzie, gdzieśkolwiek indziej. Ale ja chciałem się zapytać o mszę trydencką, to znaczy tak jak na przykład na Karolkowej, jak się jest na mszy, no to wygląda tak samo jak na nowóz. W tym sensie, że no właśnie, ksiądz mówi, ludzie odpowiadają, ksiądz ludzi mówi, ludzie odpowiadają. Też nie ma pewności, czy odpowiadają tak już jak ci, którzy tam przychodzą w trzeci, czwarty rok, czy nie odpowiadają po prostu, no tak, prawda, automatycznie. I pytanie, jak to powinno rutyna wyglądać? Rutyna może być wszędzie. To nie jest tak, że rutyna jest, nie wiem, tylko w nowym, a w starym nie ma. I w starym też może być rutyna. No ale jak ma wyglądać prawidłowe uczestnictwo we mszy trydenckiej? Mszy świętej, trydenckiej, dobrze. No prawidłowe uczestnictwo ma być takie uczestnictwo świadome, pełne, a więc takie zaangażowanie wiernego w tym, w czym uczestniczy. A więc przygotowanie, poza tym w mszalikach, przede wszystkim trzeba by się zaopatrzyć, to jest pierwsze, fundamentalne, w mszalik. Jeżeli ktoś ma zamiar stale albo często uczestniczyć w takiej mszy świętej, żeby właśnie mieć tą świadomość. W mszalikach tych do mszy trydenckiej jest wstęp, jest wszystko opisane, no i trzeba się z tym zapoznać. Poza tym no to jest wszędzie, w jakiejkolwiek dziedzinie życia, w czymkolwiek trzeba poznać. Jeżeli my idziemy do banku i, nie wiem, podpisujemy jakiś kontrakt, no to trzeba by go przeczytać. Bardzo często jest tak, że my go podpisujemy, bo jest dużo do czytania, nie czytamy. I często zdarza się tak właśnie ze mszą świętą, że mamy te mszeliki i nie czytamy tego, tych wstępów. A czasami się zdarza tak, że ktoś no, ma trochę więcej czasu i sobie weźmie ten mszalik i sobie go zacznie czytać. Czy jakiś komentarz, bo są też komentarze przy każdej mszy świętej, nie wiem, jakiegoś świętego, takie krótkie, nie? Czy do czytań. I wtedy otwierają się ludziom oczy, jak pięknie, jak to głęboko jest wytłumaczone. Ja tego nie wiedziałem, czy nie wiedziałam.
no boś tego nie czytał, ani nie czytała, nie? A więc no, przede wszystkim świadomość. I ta świadomość taka aktywna, więc przygotowanie też. Zresztą do sakramentów, do nowej mszy tak samo trzeba się przygotować. Ludzie, którzy idą tak z doskoku, nie wiem, z domu, nas seminarium uczyli na liturgice na przykład, czy na homiletyce, żeby nie lecieć na kazanie z domu, zresztą księża z tego domu, w którym mieszkają, nie wiem, oglądają telewizję, jakiś film leci, nie wiem, mecz, czy ktoś lubi oglądać mecz, czy jakieś inne rzeczy i jeszcze do ostatniego momentu, a potem już leci, no bo tak, zaraz będzie miał kazanie. No to co ma w tej głowie? Trzeba się przygotować. Trzeba otworzyć swój umysł na działanie Ducha Świętego, jakaś modlitwa. Do starej mszy świętej, do trydenckiej mszy świętej są modlitwy przygotowawcze przed mszą świętą, po mszy świętej, przed komunią, po komunii świętej. Jakbyśmy świętego Tomasza. No właśnie, jakbyśmy sobie to wszystko tak weszli w taką, nie chcę powiedzieć rutynę, ale w takie przygotowanie, żeby to robić zawsze, kiedy się idzie i kiedy się jest na mszy, to później te modlitwy poznamy lepiej, ale dzięki temu, że je poznamy, zrozumiemy i wejdziemy jeszcze bardziej w to misterium, bo o to chodzi. To jest tak, że jak można kogoś pokochać, jak się go nie pozna? Ktoś idzie na ulicę i co? Ja się zakocham, powiem, kocham cię, a nie znam cię. Potem się okaże, że to jest jak jakiś potwór czy potworka. Nie? Także a jak jest z ciekawymi mszami? To znaczy? No, że jest taka cicha msza, że wierni no, widzą księdza, ale nie słyszą księdza. No, znaczy nie do końca, to niektóre tam rzeczy słyszą. No, cicha msza, znaczy ta msza taka zwykła w tygodniu, no to też jest tak zwana msza cicha, no to już jest msza dla takich, jakbym to powiedział, koneserów. Bo najlepsze, takie najlepsze, nie? Dla ludzi, którzy stykają się na nowo albo od nowa, czy poznają mszę trydencką, zazwyczaj ludzie się zachwycają mszą uroczystą, mszą śpiewaną. No bo na takiej mszy, zaraz do tej cichy dojdziemy, na takiej mszy, bo skoro dotknęliśmy tego tematu, jest to piękno. Podczas mszy trydenckiej, uroczystej, czy śpiewanej, czy w ogóle takiej pontyfikalnej, gdzie jest biskup, diakoni, cała asysta, to już jest w ogóle szczyt wszystkiego. Tam jest piękno, tam jest harmonia, tam jest muzyka organowa, a więc i śpiew gregoriański. Także to jest msza uroczysta, pontyfikalna, z całą swoją oprawą, no to jest taka uczta duchowa, bym to nazwał. Duchowa i cielesna. I cielesna, ale też i dla, ludzka, i dla zmysłów człowieka. To piękno, ta harmonia w tych ruchach, w tym wszystkim, co się dzieje przy ołtarzu, przy oczywiście o ołtarzach najbardziej to się, najlepiej to się przeżywa, przynajmniej dla mnie, bo ja jestem, mam jakieś takie no, estetą, że to piękno mnie przyciąga. Zresztą tak od tego się zaczęło moje nawrócenie, od piękna, starych, pięknych kościołów, sztuki sakralnej. I człowiek, który w tym uczestniczy i to widzi, ta majestatyczność, to piękno kościoła, wtedy jakby w tej ekstazie duchowej taki człowiek może sobie wyobrazić, albo inaczej przenieść się na chwilę do tej liturgii niebieskiej. To jest taki przedsionek nieba. To, co później będzie się tam działo milion razy jeszcze bardziej uroczyście, jeszcze bardziej pięknie przed Bogiem, przed obliczem Boga. A więc no tu jest to całe, nie wiem, czy to można tak nazwać, takie apogeum tej piękności, taka eksplozja tego wszystkiego dla naszych zmysłów. Tego pojmowania, tej delikatności, tego, no nie wiem nawet jak to ubrać słowa, żeby to przekazać. Później oczywiście są msze
uroczyste, msze śpiewane, msza oczywiście recytowana i w tygodniu zazwyczaj msza cicha tak zwana, no bo wtedy oczywiście słyszymy tylko Dominus vobiscum, oracje, które ksiądz odmawia i nie wiem, modlitwy o stopni ołtarza. Jeżeli nie ma ministranta, to wtedy ten dialog jest z ludem. Chociaż są różne szkoły, niektórzy księża go odmawiają wtedy po cichu, że nic nie słychać i nikt nie dialoguje z nim w tym momencie. No i ludzie w tym momencie się modlą. Także taka msza, na takiej mszy zazwyczaj ludzie mieli swoje mszaliki i się modlili, albo, tak jak to bywało, starsi ludzie dzisiaj czy kiedyś też odmawiali też różaniec, no, medytowali No właśnie. mękę. Narodzenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie ja pierwszy raz się z tym zetknąłem jako stosunkowo młody człowiek. Byłem u ósemek tam w Hajnówce. No i była msza święta. Akurat ksiądz właśnie mówił o tym, że nowa msza oczywiście, mówił o tym, no, że jak to ważne jest uczestniczenie we mszy, a z tyłu siedziała taka starsza ósemka i odmawiała różaniec. I pamiętam, że wtedy ja byłem zgorszony, nie? Że jak ona może No, była starsza, odmawiać. bo tak było kiedyś. I dlatego ona to, no, miała to, że tak No powiem, właśnie, więc w swoim przyzwyczajeniu. można uczestniczyć we mszy odmawiając różaniec. Też tak, oczywiście. No, używając też rozważanie męki, śmierci, zmartwychwstania, narodzenia, No nie także całe. życia Pana Jezusa. A poza tym, no, może inaczej powiem. A jeżeli Pan pojedzie, nie wiem, do Niemiec, albo do Włoch, albo do Hiszpanii, i dajmy na to, no nie ma mszy strydenckiej i idzie pan na nową mszę, to co pan wtedy z tego rozumie? To można by tutaj polemizować znowu z księdzem biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej, który napisał swój tekst na temat taki krytyczny mszy trydenckiej i środowisk trydenckich, nie? Biskup Jacek Grzybowski. Tak, napisał taki krytyczny tekst na ten temat. No to właśnie, jeżeli ktoś idzie za granicę na wakacje, no i wtedy, co jest z tym zrozumieniem? Nie? To Ja jest. miałem taką przygodę na Węgrzech, msza święta po węgiersku i w Norwegii msza święta po norwesku. No właśnie. Także, jeżeli ktoś zna strukturę mszy świętej, to wie. No oczywiście, no wtedy ktoś nie rozumie. I nie rozumie nawet czytań, nie rozumie nic, bo wszystko jest czytane w tym języku narodowym, no to wtedy co? No jest na tej mszy, oczywiście się skupia, no i może odmówić na przykład różaniec. Wiadomo, no tam ktoś, kto chodzi do kościoła, to wie, jaka jest struktura mszy świętej, wie, że jest wtedy Ojcze Nasz. No to oni sobie odmawiają po hiszpańsku, po włosku, po łacinie, no to ja sobie to mogę w tym samym momencie odmówić po polsku, nie? Także to tak, jeżeli chodzi o Właśnie, bo mszę świętą i zrozumienie. mam takie skojarzenia dwa. A, pan mówi o tej cichej, to już myśmy o tym powiedzieli. Tak. Papież Pius IX, jak odbywał pielgrzymkę po Włoszech, to trwało z reguły miesiąc albo i dwa, jechał powozem, dojeżdżał do parafii, prosił proboszcza o odprawienie mszy świętej. Proboszcz odprawiał mszę, papież uczestniczył, a później papież odprawiał mszę, a proboszcz uczestniczył. Natomiast znałem takiego młodego człowieka, No, który. to jest normalne. Ja, jak jestem gdzieś, nie wiem, u księży moich znajomych, na przykład w Genowie, u Don Francesco, to jest taki ksiądz, i on ma w domu normalnie kaplicę swoją, prywatną, i on wtedy odprawia mszę. Jeżeli tam u niego zostaje na noc, no to on odprawia mszę, ja mu wtedy służę do mszy. Później ja odprawiam moją mszę, bo mam swoją intencję, i on wtedy mi służy do mszy. To jest No, ale normalne. jakby było jeszcze pięciu księży, to by siedzieli jak wierni. No to by siedzieli jak wierni i czekaliby na swoją kolej, żeby odprawić. Dlatego w kościołach No tak, ale. kiedyś było więcej ołtarzy, były kaplice boczne, żeby w tym samym czasie, najczęściej tak było w dużych kościołach, w bazylikach, nie wiem, czy w kościołach parafialnych, nawet u nas, że wychodziło więcej księży, proboszcz przy głównym ołtarzu, a wikarzy, czy tam jacyś kapelani przybocznych. I w tym samym czasie odprawiana była msza,
przy różnych ołtarzach i tyle, ile było księży, tyle było mszy. A więc. No bo teraz jest jedna i już. A więc reforma liturgiczna, taki wniosek by z tego trzeba wyciągnąć, ograniczyła ilość mszy na świecie. Kiedyś było tyle mszy, ile księży, a dzisiaj jest 100 księży i odprawiana jest jedna msza i wszyscy w tej mszy koncelebrują i wtedy jest tylko jedna msza. Nie? I powinna być jedna intencja. No właśnie, ale to już ale jest inny. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że poznałem kiedyś takiego młodego człowieka, który był klerykiem w Bractwie Piusa X. X. No tak. Bo kiedyś powiedziałem 11, to nade mną się znęcali tradycyjnie chyba przez miesiąc. Może gdzieś jest jakieś bractwo Piusa XI. No i dzisiaj powstało dużo różnych bractw. I ten kleryk mi powiedział, że oni chodzą, znaczy on był na pierwszym roku, że oni chodzą na dwie msze dziennie i podczas jednej mszy no jakby normalnie uczestniczą we mszy, a podczas drugiej mszy no albo się modlą, albo czytają jakieś święte teksty. Nie, no, różne są tradycje. Na przykład w parafiach, a to kiedyś było wszędzie, w Polsce też chyba to było, ja wiem jak tu u mnie we Włoszech, ludzie w niedzielę na przykład szli rano na mszę, na której przystępowali do Komunii Świętej i to była msza zwykła, cicha, a później zostawali albo przychodzili na następną mszę, na tak zwaną sumę, która to była uroczysta msza święta, śpiewana z chórem, z organami i wtedy już komunii nie przyjmowali, bo ona już była później, a chodziło o to, że kiedyś było tak, że od północy do mszy nie wolno było nic jeść. Także czym później była msza, tym gorzej było ludziom zachować post. I dlatego kiedyś nie było tak zwanych mszy popołudniowych, czy wieczornych, ze względu na post, który zaczynał się od północy. Nie? Także ktoś by mógł teraz polemizować. A jeżeli post był od północy obowiązywał, a była pasterka, no to liczy się od północy, to tylko godzina niecała. Wie ksiądz, gdzieś wyczytałem, jednym z najbardziej pobożnych królów był Jan III Sobieski i on pościł we wszystkie wigilie wszystkich świąt, czyli pościł też w wigilię niedzieli, czyli w sobotę, prawda? Czyli pościł w piątek i pościł w sobotę, przygotowując się w ten sposób do niedzieli. Ale to nie tylko, że król Jan III Sobieski, tylko to były takie czasy, że... Tego nie wiem. No tak było. Skąd wzięła się Wigilia Bożego Narodzenia, która jedyna, która jest została. Która została i oczywiście to też zreformowali. Nie wiem po co. Kiedyś Wigilia to było postne jedzenie, tak? Dlatego, że to była Wigilia i każda Wigilia była postna. Poza tym są jeszcze w kalendarzu liturgicznym Wigilie niektórych świętych, i w starym kalendarycie te wigilie są w kolorze fioletowym, a więc postnym. Jeżeli jest wigilia, nie wiem, Jana Chrzciciela, to jest na fioletowo, dzień wcześniej odprawiana. Czy Wigilia Bożego Narodzenia tak samo jest na fioletowo, nie? Także Wigilia Paschalna w starym rycie zaczyna się na fioletowo. A później, kiedy już skończy się Wigilia i wchodzi się już w mszę świętą, wtedy ksiądz zmienia kolor szat z fioletowych na biały. Znaczy, także to nam tylko pokazuje, że każda Wigilia, kiedyś było tych Wigilii w kalendarzu liturgicznym więcej, były oktawy, ich też było dużo, to zostało potem zmienione. Także Wigilia to był moment właśnie takiego przygotowania do tego święta postnego, a jednak człowiek jak pości się do czegoś przygotowuje poprzez post, pokutę, to w jakiś sposób też psychologicznie się nastawia i przeżywa to święto jeszcze bardziej tak świadomie i pełnie i godniej. To taką ciekawostkę powiem na koniec, że ulubioną potrawą Jana III Sobieskiego był bigos.
Rybny. Nie, był bigos mięsny, tylko że nie mógł go jeść, bo on pościł pół roku co najmniej, prawda? To on w te dni postne jadł bigos rybny. No właśnie, no widzi pan, pamiętałem. No i zawsze chciałem zrobić ten bigos rybny, jeszcze dotąd nie zrobiłem. Może w te wakacje w Nałęczowie zrobię, wreszcie. Tyle, czy jeszcze coś ksiądz chciałby powiedzieć na temat sposobu uczestnictwa we mszy świętej trydenckiej? No właśnie, nie wiem, co żeśmy powiedzieli, bo żeśmy się tak rozgadali. Pan mnie ciągle wpuszcza w jakieś poboczne dróżki. Ja muszę panu przerwać, bo inaczej mnie pan jeszcze bardziej wpuści. Przygotowanie, tak jak mówiłem, świadome, tak więc no, mszaliki. Przygotowanie modlitewne, jakieś duchowe przygotowanie, no trzeba się przygotować zawsze, do każdej mszy. To nie jest tylko, że to jest wymóg. Dzisiaj się na to nie kładzie nacisku, o tym się nie mówi. I ludzie idą, nie wiem, z byle czego, nie wiem co robią wcześniej, cokolwiek i tak do skoku jeszcze późno, spóźniają się i wtedy nie ma tej pełnej świadomości. Dlaczego ludzie wtedy nie pamiętają, nie wiedzą? Bo oni są, mają myśli gdzieś jeszcze tam, co wcześniej robili, albo już w tym, co będą robili później. I to jest taki, ta msza to jest tylko tak, żeby być najczęściej, no bo jest niedziela, trzeba to odprawić, ale już się planuje, co będzie później. I dlatego te msze w taki sposób przeżywane, albo inaczej nieprzeżywane, no nie dają jakichś owoców. I dlatego jest problem. Dlatego ludzie są tacy, ani inni są letni, bo nie są ani zimni, ani gorący, bardzo często. Bo ktoś mówi, no chodzą do kościoła, a co by było, gdyby nie chodził, nie? No właśnie, ale chodzą, no i co z tego? Jeżeli chodzą nieświadomie, albo z przyzwyczajenia. No trzeba ludzi przygotowywać, trzeba ludzi edukować. Ja nie ma tego dzisiaj. I dlatego jest problem. Ja powiem księdzu, jak ja księdza zrozumiałem w tym programie, że to nie chodzi o to, jak w Novus Ordo, żeby koniecznie powtarzać słowa liturgii, odpowiadać księdzu i tak dalej, tylko chodzi o to, żeby wejść w istotę mszy świętej, w ofiarę. I to, co ksiądz powiedział o cichej mszy i powiedział o odmawianiu różańca, że można... Bo jak ktoś odmawia różaniec w trakcie mszy, to nie uczestniczy w tej słownej wymianie zdań z księdzem, natomiast wchodzi jakby w istotę mszy, prawda? Mhm. I w cichej mszy, czy powiedzmy można sobie wyobrazić, chociaż to było inaczej, bo powiedzmy nie było mikrofonów. Ale wiadomo, ksiądz jest dzwonek, jest ministrant i wtedy, kiedy ksiądz robi podniesienie, podnosi hostię kielich, wtedy się człowiek, ten człowiek zatrzymuje i adoruje Pana Jezusa w postaciach eucharystycznych. Oczywiście nie jest tak, żeby ktoś tego nie zrozumiał, że wtedy ktoś tam recytuje różaniec i jakby jest zatopiony gdzieś indziej. Nie, to ma, ta różaniec ma pomagać w medytacji, wejście właśnie w to misterium. Najlepiej wtedy medytować, nie wiem, tajemnicę śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa. Na tym się skupić. No tak, tak, no ale w każdym razie, bo w Novus się stawia akcent na te pytania, odpowiedzi, znaczy wypowiedzi, dopowiedzi i w sumie to mówią, że to ożywia, a to wcale nie ożywia, prawda? Bo tu jest skupienie na formie, a chodzi o to, żeby poprzez tą formę albo nawet poza tą formą wejść w istotę wydarzenia, którym ma miejsce. Tak, misterium i ofiara. Także forma ma nam pomagać w przeżywaniu, w wejściu w to wszystko. Po to są formy w rycie, nie? Że te znaki, to wszystko ma nas jakby jeszcze bardziej zaangażować w przeżywanie tego misterium, bo nie można powiedzieć w zrozumieniu, bo my tego nigdy nie zrozumiemy, bo misterium się nie da zrozumieć, trzeba to przyjąć aktem wiary i miłości do Boga w taki sposób. Dobrze. Dziękuję bardzo księdzu. Dziękuję państwu. Laudetur Jezus Chrystus in saecula saeculorum. Amen.